halo, oczywiście siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Godzina 7.46, 25 marca. Słuchajcie, i z tej strony, oczywiście. No i wracamy do nagrywania odcinków, już tutaj z mojej kanciapki, z mojego pokoju. Ostatnie 4 dni spędziłem w rozjazdach, widzieliście. Przynajmniej część z was widziała mojego vloga z wtorkowego zgrupowania reprezentacji Polski. Pojawi się też myślę krótki materiał wideo, znaczy może troszeczkę dłuższy, bo ten 6-minutowy, podobnież dla części oglądających był za krótki, także może koło 10-minutowego vloga m, też przygotuję na jutro z tej drugiej części tego wyjazdu, czyli z wyjazdu do Pragi, gdzie rozgrywaliśmy meczy z Czechami, gdzie byliśmy wreszcie wczoraj na spotkaniu yy, Czechy Polska Czechy Polska 3 do 1. No i też yy, co warte, dodania 24 marca miałem urodziny czyli wczoraj prawda 28 urodziny no i taki prezent można powiedzieć słodko bo bo wygraliśmy show mecz na, na strefie kibica w Pradze 2 do 0 z Czechami to było i to było bardzo fajne natomiast no sam mecz no powiem tak i ja oglądam piłkę nożną dla emocji i czasami oczywiście te emocje są bardzo pozytywne czasami są trochę pozytywne Czasami są negatywne, a czasami są bardzo negatywne. I te pierwsze dwie minuty tego spotkania no to była mieszanka totalnie zdziwienia i różnych takich negatywnych emocji, na zasadzie, co tu się dzieje. Serio, jakby jeśli po to mam oglądać piłkę nożną, żeby przeżywać też takie emocje, no to ja to kupuję. Także to mi się podobało. I wiadomo, patrząc przez pryzmat całego wyniku 1 do 3, no to tak. Chciałoby się, prawda, lepiej, nie? No, ale myślę, że w poniedziałek Polacy pokażą się troszeczkę z lepszej strony. No dobra, to tyle, tyle tytułem wstępu. Widzę, że tutaj dwie minutki się rozgadałem. A ten odcinek poświęcę oczywiście omówieniu urodziny fut, które się pojawiły wczoraj. A wydaje się to jednym z lepszych eventów ostatnimi czasy, szczególnie patrząc na te urodzinowe ikony, które zostały wydane. Zacznijmy na spokojnie od przeczytania wiadomości z zespołu FIFA. 14 lat trybu fut, czyli wyszedł po raz pierwszy FIFA 09, dobra. No, ja pierwszy raz grałem futa, żeby was nie składać. To była FIFA 13 albo FIFA 14, także przez pierwsze 2 lata nie tykałem trybu fut, Chociażby dlatego, że mistrzostwa polskie FIFA 12, które wygrywałem, nie były futa, Były w normalnym trybie head-to-head head i każdy grał Realem Madrid albo AC Milan wtedy. Ibra, Robinio, taki tam był składzik. No i wspominamy Geniuszy z przeszłości i celujemy nowe gwiazdy z ulepszeniami pięciu gwiazdek sztuczek technicznych i gry słabszą nogą. Codzienne wyzwania do składu piłkarza, ulepszenia codziennego logowania, oczywiście. Już teraz rozpocznę oryginalną imprezę z paczką startu zabawy urodzin w futsklepie. nie piłkarza, ocenia plus zajmij nie mam... No oczywiście, że zgarnę. Oczywiście, że zgarnę. Zrobię to z wielką przyjemnością. Oczywiście jeszcze tutaj e, muszę sobie poodbierać, aha, jakieś tutaj stroje i tak dalej. No muszę też wam przyznać, że przez te ostatnie dwa, 3 dni e, nie byłem tak na bieżąco, jeśli chodzi o Content fifłowy, to znaczy no, logowałem się do konsoli po to, żeby zagrać na zgrupowaniu reprezentacji Polski mecze kadrowe, treningowe. I tyle, a człowiek się nie skupia aż tak za bardzo na kontencie, więc trzeba to będzie troszkę nadrobić. Sporo też tutaj paczek mam przygotowanych, ale te paczki zostawię sobie, słuchajcie, na, na streama. Dzisiaj od godziny 10 będę, będę streamował zobaczymy też, ile energii mi starczy, bo powiem szczerze, wracaliśmy od razu po meczu, no i w domu byłem no jakieś półtorej godzinki temu. 620 zawitałem do domu, z czego jechałem połowę trasy, myślę, że można tak powiedzieć, Drugie po, drugą połowę jechał menadżer reprezentacji Polski FIFA 23, czyli Jarek Rdk. Radio. Dużo tych fajnych paczek, ale tak jak mówię, one, one sobie jeszcze poczekają, no a ja tutaj otworzę tą paczkę startu zabawy urodzin food. Jasne, bierzemy. Do tego będzie jeszcze zawodnik na wypożyczenie urodzinowy, także Wygląda to całkiem zacnie. Tutaj dostaniemy Hiszpana Moreno. Nie, to będzie Parejo, 8 86 nawet. Także spoczko. Mam nadzieję, że nie duplikat. Nie duplikat. O, jeszcze 84 baston. Słuchajcie, paczka za 10 monet. Pewnie, że tak. Oczywiście, że tak. I kogo dostaniemy urodzinowego? No proszę bardzo, Lafon, Cukwueze. No dobra, może od razu zerknę na te karty i je na szybciutko omówię, bo i tak chciałem oczywiście potem zerknąć na, na te wszystkie karty i urodzinowe, ikonki urodzinowe oczywiście. Dobra, Emerson, prawy... Obrońca z Tottenhamu, Brazylijczyk, więc dobra liga, dobra narodowość, pięć gwiazdek sztuczek, także w jego wypadku, no ja, jeśli chodzi o obrońców bocznych, to ja wolę pięć gwiazdek słabszej nogi, tak jak na przykład ma Zambrotta, to dużo ułatwia, jeśli chodzi o Przerzuty, jeśli chodzi o y, podania. No w przypadku Emersona te 5 gwiazdek sztuczek w połączeniu z niezbyt dobrym wykończeniem, y, no sprawia, że a, i, i dalekim strzelaniem, ta, prawda, które nie jest jakoś tutaj mocno w jego przypadku rozbudowane, sprawia, że y, nie wiem, nie wiem, czy te jego 5 gwiazdek sztuczek tutaj robi, robi e, różnicę. Jest ok, jest w porządku, ale. Bez szału, tam widziałem jego cenę. Yy, cena oscyluje chyba w okolicach yy, mniej niż 100 tysięcy, monet. W każdym razie. A dokładnie 111 tysięcy, monet. Sprawdziłem w tym momencie, żeby, żeby nie było także te okolice. La 5x5, 5, także można sobie porobić elastiko bramkarzem. Yy, 1,96 96 wzrostu, moim zdaniem, bardzo solidny bramkarz i myślę, że często będzie widywany. Yy, tak jak ten Messia który też bardzo chętnie ten w wersji 88 był i nadal jest spotykany, zresztą ja sam mam go. W składzie C4 napięcie, prawy pomocnik z dobrym dribblingiem troszeczkę gorszymi reakcjami i opanowaniem, także no gdzieś tam, jak już rywal do niego podbiegnie, to może mieć problem z y, dobrym opanowaniem futbolówki. Bardzo przeciętne wykończenie jak na zawodnika ofensywnego i niezłe przyspieszenie, także myślę, że z tych wszystkich zawodników no wezmę najdroższego, czyli Emersona. No nie sądzę, żeby mi się jakoś specjalnie przydał, ale, ale weźmiemy go. Zanim przejdziemy do, do SBC i do obejrzenia całej tej drużyny urodzinowej, no to zobaczmy, co tu mamy, jeśli chodzi oczywiście o zadania. Mamy imprezę urodzinową food i mamy do zgarnięcia kilku ciekawych zawodników. Tutaj Maldini. Na wypożyczenie jest za 15 goli strzelonych Gregorem w Rivalsach, a tutaj musimy rozpocząć zabawę, aha, 4 kole finezyjne w Rivalsach. Cztery kole finezyjne w Rivalsach to must have, myślę, dla każdego, no bo dostaniemy za to żeton wymiany futy chyba pojutrze, tak mi się wydaje, o 19 będą dostępne no, paczki już, które będzie można odebrać, nie tylko za te żetony wymian. Za całość, za wykonanie tej grupy mamy paczkę z kartą to the Final, Food Fantasy, albo z pierwszej drużyny Food Birthday, 86+. Także tutaj warto to wszystko wykonać, 13 dni, także sporo, sporo czasu. Potem 15 goli, tym Gregorem trzeba strzelić. A jak on wygląda? Bo to nie... Aha, to jest zawodnik ofensywny, dobra, bo ma tutaj alternatywną pozycję, chociażby SPD. Chociażby no, ale jest pięć gwiazdek sztuczek, longshoty, long to, to, to myślę, że będzie główny atut tego, tego zawodnika, a Liga to jest chyba MLS, jeśli się nie mylę. A tutaj ciekawe połączenie, bo tutaj za 5 meczów rozegranych z Maldiniem Baby dostajemy syna, syna Paulo Maldiniego tutaj, czyli oczywiście Daniela. Maldiniego. Dalej paczuszka 11x81+, trzy czyste konta z ojcem i synem Maldinim, z rodziną Maldinich w podstawowym składzie. I tutaj aha, tutaj ka każdy każdy, słuchajcie, kolejny podpunkt sprawia, że jakby musimy dodawać do naszego składu, do naszej jedenastki każdego poprzedniego zawodnika, którego, którego zdobędziemy, bo tutaj już musi być Gregor i Daniel Maldini. Do zdobycia jest Jesse Lingard, także zawodnik, który do swego czasu był dość mocno popularny i krytykowany za swoją grę w Manchester United. Ja co prawda nie jestem fanem czerwonych, czerwonych Diabłów, ale wydaje mi się, że był na niego taki hejt. Czy słuszny? To nie wiem, no ale jak widać. Nie gra już w Manchesterze United Ale Sandrini jest do zdobycia, no nie no Ten gość tu, już patrzyłem wcześniej na footminie Bardzo fajny, bardzo fajny 5 na 4, łączne In-game staty prawie 2 400 Wynika to z dobrej statystyk Jego dribblingu, z tej siły strzału 92 to zawsze była duża Zaleta tego zawodnika Agresja 88 to Też może się przyda przydać w przypadku Jeśli na przykład będziemy mieli zamiar Wprowadzać go z ławki, będzie kąsać Będzie kąsać, e, no i na sam koniec. Yy, mamy yy, yy, paczkę 5 piłkarza 85 plus bardzo fajna sprawa no jeśli chodzi o SBC słuchajcie dostaliśmy Pedriego który ma 5 gwiazdek słabszej nogi kosztuje ponad 300 tysięcy monet no i to jest karta yy, która wpisuje się w taki schemat o którym mówiłem że brakuje takich kart w okolicach 300 400 500 tysięcy monet jeśli chodzi o cenę SBC 4 gwiazdki sztuczek 5 gwiazdek słabszej nogi dobre work rate bo wysoka yy, wysoka 84 wzrostu alternatywna pozycja lewo także tutaj też Ciekawa opcja, no ale pytanie: Czy ten zawodnik jest warty tyle monet w SBC? Oczywiście, na pierwszy rzut oka wrzucają nam się statystyki driblingu, no tylko pamiętajmy, że nie jest to zawodnik typowo ofensywny. Jest to zawodnik środka pola, który, żeby był skuteczny, musi mieć do pary zawodnika, który będzie bardziej trzymał w ryzach defensywę. No bo już widzimy te statystyki obronne. Orientacja w obronie 78, przychwyty 83, no jeszcze okej, okay, prawda? Bo podbijemy sobie to wszystko stylem gry cień. Ale ta agresja 72 też nie wygląda idealnie, a jeśli chodzi o samą nawet grę yy, do przodu Pedriego, to faktycznie odprowadzi piłkę, poprowadzi ją oczywiście krótko przy nóżce, przedrybluje rywalon, ale potem już trzeba nim odgrywać, bo to wykończenie yy, przy tej karcie może troszeczkę yy, szwankować. Nie ma jakichś dodatkowych trejtów, jeśli chodzi o strzelanie. Dla fanów Barcelony, dla fanów talentu Pedriego, to wydaje mi się must have, ale no tak jak mówię, musi mieć obok siebie... Yy, odpowiedniego zawodnika, no on jest niski, nie będzie dużo robił um, automatycznych, automatycznych gdzieś tam przechwytów. Plusem jest też ta wytrzymałość, prawda, 99, także można nim sterować i biec na sprincie i, i, i szukać tego kontaktu z rywalem, żeby tę piłkę przechwycić. No, wygląda ciekawie i może go sobie zrobię na Road to Glory do przetestowania. Dajcie znać w komentarzu, czy byście chcieli. Ja sobie zrobię jeszcze oczywiście um, ulepszenie codziennego logowania, bo tutaj wystarczy wymienić Dosłownie jednego piłkarza, minimum brązowego. Nawet nie wiem, czy ja mam jakąkolwiek brązową kartę, a nie mamy. Andresen, bardzo proszę, może tutaj polecić na, na wymianę. Dajcyk. No i co zostanie Aha, karty na wypożyczenie, dobra, dobra, to się może przydać jeszcze. No Mendes Skriniar Park Jisung, okej, okay, Sanchez, którego ja na tym koncie akurat y, posiadam. Park Sunga sobie wezmę, tak mi się wydaje. Park Sung ma wypożyczeniu, normalnie kosztuje 870 tysięcy moneta, tak? Może być fajnym zmiennikiem na turnieje. No to co, panowie i panie, jeszcze szybki look na y, tą całą drużynę, która tutaj wyszła. Joe Felix, tutaj pierwszy mi się narzucił, zaraz zobaczymy całą tu drużynę, ale tu mamy 5 na 5 zawodnika, także dostał 5 gwiazdek słabszej nogi, bo jego poprzednia wersja oczywiście 4 gwiazdki słabszej nogi, cena o milion większa, bo łączna to 1600 sześćset tysięcy monet, za niego trzeba zapłacić, moim zdaniem cena troszeczkę podyktowana właśnie tym, że ma 5 na 5, a to zawsze przyciąga jak magnes, bo statystykami, czy też samą swoją sylwetką, no był takim zawodnikiem pomiędzy, a zawodnicy... Pomiędzy FIFA, że tak to ich nazwę, czyli tam metr, między 1,78 78 a 1,82 82 ni to silni, ni to bardzo zwinni, nie są idealni w FIFA 23. To już wolę mieć niskiego, zwinnego albo takiego wyższego i silnego. Też oczywiście z kombinacją 5 na 5 A gdzie 1,600 wydaje się całkiem sporo. Za tę kartę. Dobra, patrzymy, co tutaj jeszcze dalej mamy. Jeraj yeah, Soul, no wiadomo, to są karty po 14 tysięcy monet. Także nie ma co tutaj specjalnie się nad nimi rozwodzić, bo każdy, jeśli będzie chciał, to sobie może takiego na Soul, który chyba w, nie, nie w zeszłej FIFA, ale dwie FIFA temu był bardzo popularny. Jego wersja z SBC Winter Wildcat, o ile dobrze pamiętam. Teraz też wygląda dość rzetelnie. Ma pięć gwiazdek słabszej nogi, no, tylko ta sylwetka Lin, czyli szczupa, no jeśli chodzi o jego pozycję. SPD może troszeczkę yy, przeszkadzać. Markinio został 5 gwiazdek słabszej nogi. Wiadomo, że to jest upgrade, który nie powoduje jakiejś wielkiej zmiany, jeśli chodzi o jego kartę. Zwłaszcza, że do statystyk dostał tam busta plus jeden do tych kluczowych jak defensywa czy szybkość Ale to zawsze dobrze mieć gracza, który po prostu będzie dobrze operował w przypadku Marquinhosa Nie tylko prawą, ale też lewą nogą i nawet jeśli będziemy złapani na presie Znaczy rywal nas spresuje, to będziemy w stanie jakąś celną piłkę zagrać z tej gorszej nogi Także fajna karciuszka command command Koman. Tutaj już przechodzimy do Food Icons 3 na 5. Zawodnik kompletny, ale zawodnik tylko którego możemy rozważać pod kątem używania na pozycji Ym, środkowego pomocnika defensywnego yy, Który no też będzie gdzieś tam wchodził z drugiej linii No i na pewno groził mocnym, mocnym strzę z dystansu Czy też jakimś długim podaniem Bo tutaj naprawdę komand ma znakomicie rozwinięte te statystyki No bo na typowego stopera się raczej nie nadaje Bernardo Silva słuchajcie Manchester City 5 Gwiazdek słabszej nogi Kapitalny dribbling tutaj I też ta karta ma niesamowity feeling w grze Naprawdę świetnie odzorowany yy, portugalski yy, ofensywny yy, pomocnik Z tej niebieskiej części Manchesteru to wykończenie zawsze przy, przy przypadku tej karty szwankowało, ale pięć gwiazdek słabszej nogi pomoże yy, w przypadku tego nożnego zawodnika. To szczerze, to wolałbym używać tego Sylwę niż João Felixa, mówi to jako kibic czerwonych londyn, ale pragmatycznie wygląda on optycznie lepiej mimo braku tych pięciu gwiazdek słabszej nogi to. Wyróżnia się, wyróżnia się na tle Innych zawodników. Tomek Miller, 80 cm, także też dostępny praktycznie dla każdego. 5 gwiazdek sztuczek i powiem szczerze, taka karta frikowa ale no wreszcie taki grywalny Miller się tutaj wydaje. No ma wykończenie, nie ma tempa, prawda? Nie ma tempa i to może być największy jego problem, ale ma główki, ma wytrzymałość, ma słuchajcie, reakcję, także dziś w polu karnym ta piłka pod jego nogi powinna czasem wrócić cudownie. No kurczę, no do przetestowania Tomek Miller. tak mi się wydaje, że jako ten samotny napasnik bardzo ciekawie może wyglądać, no tylko wiadomo, ciężko będzie zagrać mu piłkę prostopadną za plecy obrońców. Jak taki styl gry macie, no to Miller Wam raczej tutaj nie podejdzie. Rui Costa to jest jedna z tańszych tutaj ikon dostępnych aktualnie w ramach promocji Foot BFD, 5x sztucznych, 4 gwiazdki słabszej nogi i myślę, że cena adekwatna tego zawodnika. Fajnie, że już w takiej cenie Mm, około 250 tysięcy monet mamy mm, ikonę 5 na 4 z nie najgorszym strzałem, przynajmniej z dystansu, nie najgorszym dribblingiem. Jarzinho, słuchajcie, Jarzinho, genialny zawodnik z SBC, każdy kto go zrobił, oczywiście e, w tej wersji 90 był zadowolony, teraz z żarzinio 5x5 powraca m, od tej wersji SBC, jest lepszy o, 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 o ile? O 60, nie wiem, starsów, więc może nie, a, nie o aż tak dużo, no ale te plus 3 do finishingu, plus 3 do siły strzału. No, też na pewno będzie robić różnicę. No, przede wszystkim 5 wiazdek słabszej nogi. No, to są takiej ikony jak Jersinio, takiej ikony jak Cantona, który. Tutaj w kontrze do tego Felixa, o którym opowiadałem, że jest taki pomiędzy, tak? No to tutaj właśnie Cantona już wchodzi w grono tych zawodników silnych, zawodników skocznych, zawodników, którzy się zestawią, no i też mają 5 na 5. no i dlatego on kosztuje 5,5 miliona, a nie milion 600, także o, Felix i bardzo chciałbym go przetestować. Taki ulepszony Tomek Miller, można powiedzieć. Kto jeszcze tutaj jest z takich kraków, z takich kapitalnych zawodników? No, Georgie Best oczywiście 5 gwiazdek sztucznych dostał, aha, okej. Okay. Bo ja myślałem, bo on miał 4 na 4 na tej karcie, jeśli dostanie 5 gwiazdek słabszej. No nie dostał 5 gwiazdek sztucznych, także też bardzo rzetelnie tutaj wygląda. Też znakomita sylwetka. Tak bym porównał go, jeśli chodzi o feeling w grze, właśnie do Bernardo Silwy. Także ciekawy, ciekawy gracz. No, jeśli któregokolwiek będziecie mieli okazję przetestować, czy też traficie, no to naprawdę spore szczęście, bo, bo takich kart jeszcze w futcie po prostu yy, nie było. Wiadomo, że i teraz tak wymyśliło taki patent, że po co mają wydawać Optimus, jak mogą wydawać ikony przy okazji eventu takiego jak to ty, przy okazji eventu takiego jak Food Birthday, ale faktycznie yy, no brakowało słuchajcie takich yy, kart właśnie jak Georgie bez, żeby móc używać ich na pięciu gwiazdkach sztuczek. Yy, także no to jest yy, według mnie kapitalna sprawa, Puskas, najlepsza lewa noga w grze, jeśli chodzi o zawodników ofensywnych, przynajmniej wydaje mi się, jedna z lepszych, 5 milionów monet praktycznie trzeba za niego zapłacić, fantastyczny fantastyczny zawodnik, ja użytkuję sobie na Road to Glory tą wersję, no i e, tak patrzę gdzie jest największa różnica, no jeśli chodzi o wytrzymałość, o zwinność też tutaj, ale na przykład tempo jest takie same, tak, e, tego Puskasa Food birthday, jak tego mojego 92. Ojoj, zapędziliśmy się troszeczkę za daleko tutaj, cyk i jeszcze. Oj, jeszcze raz, muszę tutaj przeklikać i. Mamy food i jeszcze chciałem zerknąć, bo bez tam patrzyliśmy, a Loter Mateus, no tak, no kolejny ymm, kapitalny zawodnik do środka pola, I już y, oczywiście w wersji Prime wyglądał fantastycznie, tutaj nie jest może jakoś bardzo mocno ulepszony, no ale ma te 5 gwiazdek słabszej nogi ja tutaj miał cztery więc y, jednak daje to sporo, jeśli chodzi o jego strzały z dystansu jego podania a widać tutaj jak te statystyki są w jego przypadku praktycznie wymaksowane longshoty 97 siła strzału 98 podania krótkie podania długie obie statystyki ocenione na 95 bardzo teraz dużo będę miał rozkwinkę przed finałami Extra Games które już za tydzień bo pytanie będzie które karty używać i pytanie czy nasze konta które, którymi będziemy grać konta od jej będą zaktualizowane i będą dostępne te Karty, dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi już o moją gadkę, takiego długiego cika podsumowującego to, co się dzieje w FIFA, chyba jeszcze ode mnie nie było, ale mam nadzieję, że Wam się podoba, że posłuchacie do porannej kawki, do porannego śniadanka, a może nawet do sobotniego obiadku, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia na strumyku, jeśli chcecie, to wpadnijcie na Twitch TV, oczywiście mój kanał się nazywa BJJ10, robię watching party Class Games, także zapraszam bardzo serdecznie, na razie!